Witam serdecznie Państwa i witam tutaj naszego gościa, doktora habilitowanego Piotra Pawysa z Instytutu Śląskiego z Opolu i z Uniwersytetu Opolskiego Sorabiste, autora bardzo znanej pracy o państwach słowiańskich wobec Łużyc w latach 1945-49. Wszyscy miłośnicy problematyki naszych najmniejszych sąsiadów z Zalesy Łużyckiej, myślę, tą pracę albo znają, albo poznają. I naszym tematem dzisiejszym jest sprawa serbo-łużycka, Serbowie Łużyccy w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Przypominam, lata 1949-1990. Dlaczego tak? Po 1990 roku oni są w nowej zupełnie rzeczywistości. Natomiast pewne podwaliny dla ich życia narodowego, podwaliny instytucjonalne, ale także podwaliny prawne, w niemieckiej rzeczywistości jest to nadal ważne, znaczy w każdej rzeczywistości państwa zachodniego cywilizowanego podstawy prawne są ważne, ale powiedzmy sobie tak, że w Niemczech jednak szczególnie kultura prawna tam troszkę inaczej wygląda niż u nas. Te wszystkie rzeczy jednak zostały w trakcie NRD mocno określone i tutaj Zjednoczone Niemcy częściowo dziedziczą rzeczywistość prawną i rzeczywistość instytucjonalną Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I dlatego też warto przyjrzeć się zarówno plusom tego okresu, jak i niewątpliwym minusom. I tutaj nasz gość nas o tym powiadomi. Standardowo po wykładzie wszystkie pytania, uwagi, czyli proszę o powstrzymanie się, może tak powiem, z własnymi tutaj przemyśleniami do końca samego wykładu. Z mojej strony to jest tyle. Oddaję głos tutaj panu doktorowi Pawysowi. Drodzy Państwo, bardzo mi przyjemnie, że w tak szacownym miejscu i w tak szacownym gronie mogę dzisiaj się z panem spotkać. No cóż, no, doktor Szczepański właściwie to mógłby sam o rzeczywistości Serbów Łużyckich w NRD opowiedzieć nie gorzej niż ja. Ja postaram się Państwu siłą rzeczy parę takich zagadnień, które rzutowały na ich rzeczywistość, a też jak słusznie pan doktor wspomniał, właściwie ich kontynuacją jest to, co się teraz dzieje, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się ta mniejszość, miało wpływ i miało skutek. Ale żeby dojść do tego, to pozwólcie Państwo, że ja się cofnę jeszcze do trochę odrobinę dalszych, bardziej minionych czasów. No bo trzeba sobie uzmysłowić, że tak, jest rok 45, to jest takie nowe otwarcie. Dla wielu nacji, narodowości, no dla właściwie całej części tej naszej Europy. Co to znaczy dla tego małego narodu serbo-łużyckiego? No właściwie to, jak to określił jeden z ich historyków, Mietz Schurman, to był taki nowy zapoczątek, nowy początek. No bo wiadomo, w czasach dyktatury nazistowskiej miejsca na takie fanaberie nie było. Chociaż tu też trzeba powiedzieć, że Niemcy do pewnego momentu wahali się, jak tych Serbo-Łużyczan klasyfikować. Były dwie takie szkoły. Jedna mówiła, że no, to jest ta sama hołota słowiańska jak Polacy i Czesi i trzeba ich traktować dokładnie tak samo. Był też nurt, który stwierdzał, że no, to są tacy no, Germanie, którzy pobłądzili, nie wiadomo z bliżej jakich przyczyn posługują się jakimś dziwnym narzeczem słowiańskim, więc trzeba do nich pomocną rękę wyciągnąć. Nedo, Paweł Nedo, przewodniczący domowiny w 1937 roku, kiedy zaproponowano im właśnie takie rozwiązanie, żeby uznali się za mówiących po wendyjsku, nawet nie po łużycku, nie serbscy, leczacych, tylko mówiących po wendyjsku Niemców, odpowiedział, że nie, koniec. No, skończyło się to nie tyle likwidacją domowiny, co zawieszeniem jej działalności. Likwidacja tych instytucji dopiero nastąpiła w roku 40, ale właściwie tutaj sprawa była jednoznaczna. Dla języka, dla wszelkich jakichś aktywności serbo-łużyckich w nazistowskich czasach miejsca nie było. Przechodzi rok 45. Nadspodziewanie szybko następuje
odnowienie tej działalności. I to na dwóch kierunkach, chociaż jest to cały czas nawiązanie do tej tradycji wcześniejszej, tradycji okresu międzywojennego i wcześniejszego. Dlaczego? Dlatego, że grupa emigrantów, tak można ich określić, ludzi serbo-łużyczan, którzy znaleźli się w Pradze, generalnie na terenie już wyzwolonej Czechosłowacji, organizuje Serbo-Łużycki Komitet Narodowy. Jednocześnie w tym samym czasie ci działacze serbo-łużyccy, którzy są na Łużycach, docierają do komendantur rosyjskich, lokalnych, choć nie bez problemów, ale jednak zdobywają uznanie, to znaczy uznanie, zezwolenie na działalność. To jest dosyć interesujący i ciekawy moment, bo to była pierwsza, proszę Państwa, organizacja, którą władze okupacyjne rosyjskie na terenie Niemiec, której władze okupacyjne niemieckie na terenie Niemiec pozwoliły na formalną działalność. Ja do tego jeszcze powrócę, ale co ciekawe, nikt takiego pisma im nie wydał. To wszystko było tak, jak to się teraz kolokwialnie mówi, na gębę. Powstaje pewien taki konsensus. Ci z Pragi, ten serbski narodny wubierk, Komitet Narodowy, zajmują się tą niby polityką, w cudzysłowie międzynarodową, czyli propagowaniem sprawy serbo-łużyczan na zewnątrz. Domowina ma organizować struktury i ma odtwarzać to życie narodowe na Łużycach. W momencie, kiedy podejmują ten trud, no sytuacja właściwie jest tragiczna. Jak taki pisarz, najbardziej znany pisarz i prozaik serbo-łużycki, Jurij Brezan, wspominał, tak mniej więcej, bez większych problemów, tym językiem w tym czasie, w piśmie i w mowie, to się mogło posługiwać około 100 osób, szczególnie w piśmie. Więc to pokazuje skalę problemów. Jednak ci patrioci w bardzo szybki sposób zaczynają odtwarzać i szkolnictwo dzięki protektoratowi rosyjskiemu w tej części saksońskiej. Kilku z nich jest, dostaje się na dosyć eksponowane stanowiska. Jan Cysz zostaje starostą powiatu budziszyńskiego. Wspomniany Paweł Nedo jest inspektorem szkolnym w tymże powiecie, także może tworzyć te szkoły łużyckie. Rosjanie, wydaje się, że sprzyjają tutaj w tym względzie serbo-łużyczanom. Jednak z drugiej strony od razu widać, że podchodzą do tego całego ruchu, a szczególnie do żądań, które były artykułowane już od maja, dotyczących niepodległości czy jakiejś formy emancypacji Łużyc, z bardzo dużą rezerwą. Uprzedzając już pewne fakty, to chciałbym tylko tutaj wspomnieć, że decyzje co do losu Łużyc jako części Niemiec, czy też jakiejś autonomii, czy ewentualnie części Czechosłowacji, Rosjanie podjęli już w styczniu 1946 roku. Stwierdzili, że tak, docelowo jakaś forma autonomii kulturalnej, zezwolenie na szkoły, na język, równouprawnienie językowe i tak dalej, jak najbardziej, ale krojenia dalszego Niemiec już nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie grali o całe Niemcy, więc zdawali sobie sprawę, że nawet wśród tej masy poddanej indoktrynacji SED, a wcześniej KPD, sytuacja wygląda tak, że wszelkie jakieś pomysły, ci Niemcy strasznie znosili to, że mamy do czynienia z granicą od Rejnysa, jeszcze jakieś tam fanaberie dotyczące dalszego jakiegoś krojenia tych Niemiec mogłyby w sposób definitywny tą popularność, czy też wpływy, przynajmniej takie psychologiczne, komunistów niemieckich położyć, więc stwierdzono, że o tym nie ma mowy. Ale co ciekawe, nie zdecydowano się o tym nikogo poinformować. Ani samych serbo-łużyczan, ani Polaków, ani Czechów. W Polsce i w Czechach, ale także i w Jugosławii w tym czasie rozwinęła się bezprecedensowa akcja poparcia dla tych żądań serbo-łużyckich. To wszystko na fali takiego... reivindikacji. No, to, wie pan, tak, ale z drugiej strony to była taka fala przede wszystkim takiego neopanslawizmu. Rosjanie to wymyślili na początku lat 40., ale
tak do 1947 mniej więcej, 1948 roku, to rzeczywiście stawiano właśnie na, jeśli można tak powiedzieć, na ten kierunek, na tego konika. Łatwiej było ludzi do siebie przekonywać, tym partiom komunistycznym, twierdząc, że tutaj my, prawda, rewindykujemy stare ziemie słowiańskie, niż twierdzić, że my jesteśmy tutaj, prawda, internacjonalistami i walczymy o... dla nikogo niespecjalnie zrozumiały, bo jak można walczyć o pokój? No to to jest specjalnie, niespecjalnie logiczne. W każdym razie doszło w koniec końców, żeby nie przedłużać już tego przydługiego wstępu nie dotyczącego okresu NRD, do takiej sytuacji, że te dwa, pośród tych dwóch skrzydeł serbo-lubuskiego ruchu narodowego, ci zgromadzeni wokół tego Serbo-Łużyckiego Komitetu Narodowego, który później się przekształcił w Serbo-Łużycką Radę Narodową, to też było antycypacją tego, co było jeszcze przed wojną. Zostali uznani za czarną reakcję, te ich wysyłane do Stalina, do Benesza, do ONZ-u, do Komisji Czterech Ministrów Spraw Zagranicznych Wielkich Mocarstw Memoranda zostały zdeprecjonowane, zresztą na żadne nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Koniec końców ograniczono ich działalność właściwie do minimum i de facto wygaszono. Co ciekawe, Rosjanie robili to w sposób dosyć specyficzny. Tam nie było jakichś specjalnych takich prześladowań, retorsji. Działacze wspomnianej Rady Narodowej próbowali na początku, idąc tym wzorem sowieckim, tworzyć system radziecki na Łużycach, czyli Rady Narodowe, nawet powołano coś w rodzaju takiego wierchownego Sowieta, czyli Zemskiego Narodnego Wubierka. Rosjanie nigdy oficjalnie nie stwierdzili, że oni zabraniają tej działalności, a jednocześnie nieoficjalnie twierdzili, że to nie ma żadnego sensu i oni się na to nie godzą. Działali tak właściwie, można powiedzieć, zakulisowo. To jest też ciekawy taki problem do rozwiązania, ale bez znajomości źródeł rosyjskich raczej nie do rozgryzienia. Ten tryb postępowania. Bo na przykład w 1947 roku, kiedy zdecydowali się w końcu poinformować w jakiś tam sposób tych działaczy domowiny o tym, że jednak coś tam otrzymają tą przynajmniej kulturalną autonomię, to przedstawiciel komendantury budziszyńskiej przyniósł list od Symionowa. To był taki pierwszy doradca Żukowa w tej radzieckiej strefie okupacyjnej. Przeczytał im ten list i nie dał im do ręki, jak to się normalnie czyni, tylko go spalił w ich obecności. Ten list pewnie gdzieś w archiwach rosyjskich jest, no bo to nie może być, że ten. Ale taką politykę i taki tryb prowadzono. Jak to się kończy? Ten okres w ten sposób został zamknięty, że ci pragmatyści, jeśli można by tak ich nazwać, z domowiny, którzy już jesienią 1946 roku poparli SED i w referendum ludowym, chociaż wtedy w referendum ludowym zresztą nie było specjalnie innego wyjścia, te pytania poparła także Serbo-Łużycka Rada Narodowa, ale już w jesiennych wyborach to nie był straszny dylemat. Ci z Serbo-Łużyckiej Rady Narodowej stwierdzili, że jak to? No my tu żądamy niepodległości, a my mamy teraz uznawać i brać udział w niemieckich wyborach. Coś tu jest nie halo. Była to woda na młyn właśnie tych działaczy komunistycznych, którzy stwierdzili, no tak, reakcja. Więc ta dwubiegunowość, bez której trudno sobie wyobrazić ten akurat okres dziejów środkowej Europy, także nastąpiła i miała miejsce w tym małym narodzie. Koniec końców przewrót lutowy w Czechosłowacji doprowadził do rozpłynięcia się de facto tej Rady Narodowej. Na arenie została tylko domowina. Pod wpływem rosyjskim niemieccy komuniści, którzy bardzo na początku byli temu sceptyczni, zgodzili się na pewne prerogatywy. Prerogatywy polegały na tym, że uchwalono tak zwany serbski zakon w Saksonii. Wtedy to jeszcze była strefa okupacyjna, który właściwie zezwalał na autonomię kulturalną. Oczywiście zapisy ustawowe to jedno, rzeczywistość to drugie. Jak to się później odbywało, no to do tego przejdźmy za chwilę. Niemniej
Wydawałoby się, że jest to naprawdę historyczna chwila, no w dziejach tego narodu na pewno była. Po raz pierwszy państwo niemieckie przyznało cokolwiek Serbo-Łużyczanom i to zostało zapisane ustawowo. Co prawda na terenie tylko Saksonii, bo na terenie Łużyc Dolnych, które były częścią Brandenburgii, negowano w ogóle istnienie tej mniejszości aż do roku 50. I tutaj jest następny taki dosyć interesujący problem, no bo tak, my przyjęliśmy tutaj tą cenzurę 49-90. Jest to dosyć oczywiste i przejrzyste. Ale jeśli choćby spojrzymy na pewne te zjawiska, jeśli chodzi o dzieje właśnie tych Serbo-Łużyczan, no to przynajmniej jeśli chodzi o tą dolną cezurę, no to pewne te obszary i pewne te zjawiska trochę się zacierają. Niemniej, 48 rok, uchwała Sejmu Saksońskiego, serbski zakon, jest niewątpliwie kamieniem węgielnym. Co Serbo-Łużyczanie zyskali? No po raz pierwszy państwo niemieckie zaczęło łożyć na jakiekolwiek instytucje łużyckie. Wcześniej czegoś takiego nie było, w okresie międzywojennym, czy wcześniej, jeżeli Serbo-Łużyczanie chcieli utworzyć sobie jakąś organizację, musieli to robić z własnych pieniędzy. W okresie międzywojennym otrzymywali pomoc ze strony Czechosłowacji, później w okresie nazistowskim Polska ułożyła pieniądze na pomoc dla tych działaczy, którzy byli sekowani. No, to już jest temat na inną może rozmowę. Wówczas powstała także siatka taka wywiadowcza na Łużycach od jej pseudonimu jej twórcy, kapitana Lipińskiego, Michał. Grupa, która właściwie no, organizowała nie tylko życie narodowe, no ale tak, co tu dużo mówić, no, jednoznacznie była antynazistowska, antyfaszystowska, przekazując polskiemu wywiadowi dane drażliwe. Ale wracając do tego 48 roku. Na mocy tejże uchwały, na razie na terenie Saksonii, powstaje tak zwany serbski zariad, urząd serbo-łużycki. Serbo-Łużyczanie otrzymują naprawdę do spore środki finansowe. Powstają serbo-łużyckie instytucje kultury w skali do tej pory nieznanej, no bo zawodowy teatr, bo szkolnictwo nagle otrzymuje jakiś taki zarys, który się utrzymał do tej pory. Bo wówczas postanowiono, że nastąpi taki, no może z naszego punktu widzenia trochę dziwny podział na szkolnictwo tak zwane kategorii A i kategorii B. Kategoria A to było około 10 szkół wówczas na terenie Saksonii, gdzie zdecydowana większość przedmiotów była wykładana po łużycku. Oczywiście były zlokalizowane tam, gdzie jeszcze wówczas te etnikum przeważało. Ponad 40 szkół na terenie Saksonii kategorii B, czyli tam wszystko było po niemiecku, ale uczono także łużyckiego jako przedmiotu dodatkowego. Na Łużycach były plany powołania przynajmniej jednej szkoły kategorii A, ale nic z tego nie wyszło. Ale dorobili się także szkolnictwa... Na Łużycach Dolnych. Szkolnictwa średniego, no przede wszystkim w Budziszynie, w Chocieburzu z tym. Gimnazjum Chociebuskim do tej pory są zresztą problemy. Tutaj na marginesie, że do 1947 roku to tak wyglądało, że jeździli uczyć się do Czech, do Polski. Ci ludzie studiowali tam, no bo jak stwierdził Nedo, dla nich póki co na uniwersytetach niemieckich i w szkołach niemieckich miejsca nie ma. To się wszystko zmieniło. Rzeczywiście powstał jakiś jasny system. W okresie 52-58 władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej, które, co ciekawe, w swojej konstytucji z 49 przejęły praktycznie w całości zapis artykułu 113 Republiki Weimarskiej dotyczący mniejszości. Nie było tam wyszczególnienia o Serbo-Łużyczanach, ale jednak te prawa zostały konstytucyjnie zagwarantowane. Rzuciły takie hasło: Łużyce będą dwujęzyczne. Wprowadzono obligatoryjną nazwę, naukę serbo-łużyckiego dla dzieci na tym serbskim sydlańskim Rumie. Stwierdzono, że tak, że ma nastąpić pełne równouprawnienie języka w życiu publicznym, czyli w sądownictwie, na poczcie,
w spółdzielniach, w zakładach produkcyjnych. I tak mniej więcej do 1958 roku to funkcjonowało. Związane to było z człowiekiem, który był odpowiedzialny wówczas za te kwestie mniejszościowe. On się nazywał Fred Oschlis, członek Komitetu Centralnego, straszny stalinista, no ale tutaj jakoś, nie wiem, nie doczytał dosłownie chyba, wziął sobie do serca te nauki Stalina, jeśli chodzi o teoretyczne oczywiście nauki Stalina, jeśli chodzi o politykę mniejszościową. Wraz z jego upadkiem to się wszystko zaczęło rozpływać. Po 1958 roku Łużyce już nie miały być dwujęzyczne, ale miały być socjalistyczne. Ten okres 52-58 to też nie była jakaś Arkadia, bo w roku 52 rozpoczęto w NRD taką przyspieszoną kolektywizację. To było między innymi także, to także między innymi spowodowało te słynne wydarzenia czerwcowe z 1953 roku, w których także i mieszkańcy Łużyc brali udział. Po tym 1953, po tych wydarzeniach spasowano coś w rodzaju takiego NOP-u, wprowadzono do 1957 roku. Indywidualne rolnictwo jakoś mogło funkcjonować od 50, ale nie zostawiono tego w spokoju. W 58 roku nastąpił przyspieszony taki kurs na tworzenie tych spółdzielni, zakończony w roku 60. Czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że konserwatywne społeczeństwo łużyckie, oparte głównie na własność chłopską, bo wcześniej, no to cóż, stać było na działalność jakąś narodową tylko i wyłącznie tych, którzy byli w jakiś tam sposób od państwa niezależni. Czyli opierało się to głównie na ludności chłopskiej, ewentualnie na klerze, zaczęło od tej organizacji narodowej domowiny odchodzić. Doszło nawet do czegoś takiego no, niebywałego. Państwu może to niewiele powie, ale jest taka wioska Chruścicy. W obszarze tych Łużyc katolickich, no w tej chwili się mówi, że to jest taka serbska stolica. Prawie do tej pory ponad 90% ludzi tam mówi tym językiem, posługuje się ten duch narodowy, dalej jest tam mocny. Tam ta miejscowa organizacja domowiny po prostu się rozeszła. Wszyscy jej członkowie wypowiedzieli swoje uczestnictwo. W 50 roku wiadomo było, że to ten okres stalinizmu musi jakoś tam skutkować, no bo wiadomo było, że wraz z rozwojem socjalizmu walka klasowa musi się zaostrzać, więc stery domowiny w miejsce Pawła Nedo przejął taki funkcjonariusz komunistyczny, wcześniej niespecjalnie z tym ruchem związany, Kurt Kirenc. Bardzo długo był na tym stanowisku. On stwierdził, że tym właśnie przede wszystkim wulkoburam, czyli tak jak to po naszemu by powiedzieć kułakom, trzeba ten klasowy bój wypowiedzieć. Bardzo się w to mocno angażował. Domowina w tym czasie, jedyna dozwolona organizacja masowa, musiała jakiś trybut za to, że może funkcjonować, zapłacić. Oczywiście to była pełna ideologizacja. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że no w tym systemie, podobnie jak w Polsce, tylko pasy transmisyjne mogły legalnie funkcjonować. Innej możliwości nie było. Domowina do 46, do 47, 8, no, godziła się na to. Zgodzili się też na to, że to, co było wcześniej uznawane za jakiś taki priorytet, że Łużyczanie, Serbo-Łużyczanie, kwestia łużycka to jest kwestia całej tej słowiańszczyzny, tego ruchu słowiańskiego, zgodzili się na przyjęcie takiego kryterium, że nie, że to od tej pory jest to część problemu niemieckiego. Juri Brezan, o którym już wspomniałem, napisał taki wiersz: ja sam namakał swoją łódczynę, czyli znalazłem swoją ojczyznę właśnie w tym NRD. No. Każdy może mieć jakieś odczucia, no ale przez dziesięciolecia czy też setki lat wcześniej żaden poeta łużycki nie pisał, że cesarstwo niemieckie jest jego ojczyzną, chociaż no oczywiście no, czasami pisano jakieś tam
wierszyki chwalebne po posedanie i tak dalej, i tak dalej. To jest całkiem inna kwestia. W każdym razie kolektywizacja, odpływ ludności. Druga sprawa, walka z religią. Nikomu to dobrze nie służyło, choć z drugiej strony trzeba zauważyć, że właściwie na Łużycach, w tym okresie stalinowskim, ale i później w tym okresie po, no zresztą stalinizm trochę dłużej trwał w NRD niż w Polsce, ale później tam i za czasów Honeckera jedynie Kościół cieszył się jakąś, powiedzmy, ograniczoną autonomią. Jeśli można było wypowiadać jakieś ograniczone uwagi krytyczne, czy też w jakiś tam sposób pokazywać się, że ma się jakiś dystans do tej komunistycznej, socjalistycznej rzeczywistości, to były tylko struktury kościelne. Władze NRD-owskie z różnych przyczyn, także dlatego, że to była taka pokazówka, na Łużycach, mam takie wrażenie, tolerowały to bardziej niż w innych rejonach NRD. Szczególnie jeśli chodzi o Kościół katolicki, w tym właśnie rejonie katolickim. Niemniej walka z religią na pewno też nie przysparzała popularności domowiny. Domowina była zobowiązana na przykład do tego, żeby takie świeckie komunie, bo to było przyjęte w NRD, propagować wśród katolików, ale też wśród ewangelików. Jaki to mogło mieć efekt? Oczywiście dla ludzi wierzących, no tylko jakiś tam przeciwdziałający. Chcę Państwu zwrócić uwagę jeszcze na jeden bardzo istotny aspekt tego okresu nerdowskiego. Industrializacja. No, kojarzy się zazwyczaj dobrze, prawda? No, ale jak się okazuje, nie do końca. W 1955 roku podjęto decyzję o budowie takiego wielkiego kombinatu energetycznego Czarna Studnia, Czarna Pompa, Schwarze Pumpe. W środku puszczy w Łużyckiej, w okolicach miasteczka Wojrowice, Wojerecy po serbsku. Hoyerswerda po niemiecku, tak jest. 31 sierpnia 1955 roku odbyła się wielka uroczystość, inauguracja tego kombinatu. Jak to skutkowało? Skutkowało to, proszę Państwa, w ten sposób, że to wspomniane miasteczko, które w 1955 roku liczyło 7 tysięcy mieszkańców, otoczenie raczej było serbsko-reczne, czyli mówiące po łużycku. W roku 1966 już to mieszkało 47 tysięcy ludzi, z których no już mało kto po łużycku mówił. Kopalnie węgla brunatnego, które stanowiły no, główną tą podstawę działalności tego kombinatu, pochłonęły ponad 75 wsi. Z tego oczywiście wydobywano tam węgiel brunatny i wcześniej, tylko że wcześniej nie było takich technologii, jakie pojawiły się później. Nie było też takiej sytuacji. No, Niemcy nawet w okresie wojny miały różne źródła pozyskiwania energii, także do 45 tam wówczas zniszczono tylko dwie wsie, reszta została zniszczona po 45 roku. Przesiedlono około 25 tysięcy ludzi, którzy tą swoją świadomość jakąś czy regionalną, czy narodową na pewno w tych, jak się ocenia, w 90% tej populacji w tym nowym środowisku zgubili. No, dla społeczności, narodu, który tam w sumie oceniany był przez Olgierda Nowinę w 1938 roku na około 160 tysięcy osób. Oczywiście nie można twierdzić, że oni wszyscy byli tymi patriotami łużyckimi. No to odpływ naprawdę i ten upust był straszny. Z drugiej strony domowina musiała prowadzić taką politykę właściwie takiego, jakby to określić, takiej obrzędowości socjalistycznej. Co parę lat odbywały się zjazdy domowiny, zazwyczaj z udziałem naprawdę tych najwyżej postawionych działaczy państwowych i partyjnych NRD. Pierwszy taki odbył się w roku 1950. Przybył wówczas do Bodziszyna ówczesny prezydent NRD, bo wtedy była inna struktura, Wilhelm Pieck.
On się urodził w Gubinie, czyli na Łużycach Dolnych, więc przy tej okazji też rozpuszczono taką wiadomość, że on jest pochodzenia łużyckiego i to. To był taki jowialny pan, więc chyba dobre wrażenie tam robił. Na zjeździe w przyszłym, w następnym roku 51 w Borkowach był Otto Grotewo, premier NRD. Także no, istotna i ważna postać. W 87 odbył się ostatni taki zjazd. Uczestniczył w nim Erich Honecker. Także no, do tej polityki narodowościowej partia niemieckich komunistów, wówczas no, partia, która już nosiła inną nazwę, przywiązywała naprawdę bardzo istotną wagę. Było to takie okno też na świat, pokazywano, że właśnie tu w NRD my Niemcy, mimo tych naszych różnych tam zaprzeszłych problemów, z tych bied żeśmy się wyzwolili i proszę, jak tu pięknie to wszystko się tworzy. Z drugiej strony, tak, zachęcano, stworzono w ogóle po raz pierwszy w dziejach takie możliwości, że na przykład Serbo-Życzanie mogli być zawodowymi pisarzami, aktorami, funkcjonariuszami. To wszystko prawda. Regularnie ukazywała się prasa w języku górnołużyckim, dolnołużyckim. Ale z drugiej strony, jak przychodziło na przykład o kwestię szkolną, no to już bywało różnie. W 1964 roku władze niemieckie stwierdziły, że no, ta obligatoryjna nazwa nauka tego języka to jest może jakaś przesada. Wprowadzono tak zwane siódme rozporządzenie wykonawcze, które tę możliwość ograniczało. Wówczas to stwierdzono, że tak. Domowina nie ma prawa zachęcać do udziału w naukach języka łużyckiego. Rodzice muszą wyrazić na to zgodę. Nie ma obligatoryjności. Spowodowało to dramatyczny spadek liczby uczniów. Tu trzeba przyznać, że działacze domowiny się z tym nie pogodzili, ale trwało to naprawdę bardzo długo, bo rządziło olbrzymie szkody. Dopiero w 1968 roku niektóre zapisy tego rozporządzenia zostały wycofane. Zapytacie Państwo, jak wyglądał finisz tego okresu narodowskiego? No, nie było tam czegoś takiego jak nasza Solidarność, no, bo trudno by sobie to było wyobrazić, ale wielki tam jakiś taki rezonans, przynajmniej w niektórych kręgach, wzbudziła może nawet nie tylko nasza Solidarność, co ta pierestrojka. W NRD przez wielu działaczy komunistycznych ona była przyjmowana z, delikatnie mówiąc, rezerwą. Więc nawet pisanie o tym no, nie było dobrze widziane. Takie pismo wówczas, no teraz to już zasłużony i wybitny badacz i naukowiec Timo Meszka, wtedy ówczesny student w 1988 roku prowadził, serbski student, zaznaczam, nie było to czasopismo ani jakiś samizdat, ani jakieś tam konspiracyjne. Serbski student pisał pozytywnie o tej pierestrojce, zaczął poruszać kwestię właśnie tej wolności wyznania i krytycznie pisać o domowinie. No ale wiadomo, no w tym czasie już odwaga, może trochę jestem niesprawiedliwy, trochę staniała, bo ci, którzy naprawdę kiedyś tam w latach 50. czy tam w latach 40. jakiś tam sposób alienowali się od tego systemu, no to częstokroć bardzo źle kończyli. Niemniej, to były takie pierwsze pierwiastki. Wcześniej już literaci zaczęli poruszać takie zjawiska, jak na przykład ekologia. No, jak można pisać o ekologii w kraju, kiedy właściwie cała energetyka oparta jest na węglu brunatnym, a ten wspomniany kombinat Czarna Pumpa pod koniec swojego funkcjonowania w czasach NRD podobno połowę wytwarzanej przez siebie energii na własne potrzeby zużywał. W 1966 roku był to największy tego rodzaju kombinat na świecie. Rzecz niespotykana. No, zaczęły takie głosy się pojawiać. W momencie, kiedy w NRD już rozpoczęło się takie totalne załamanie i systemu, i ludzie zaczęli odważniej wychodzić na ulicę, Serbo-Życzanie nie stali z boku. Powstało tak zwane serbskie kulojtne blido, czyli serbski
okrągły stół, zaczęto przemyśliwać o tym, po pierwsze, jak zreformować domowinę, ewentualnie coś stworzyć w jej miejsce, jak ustawić tą rzeczywistość łużycką w nowych warunkach. Na początku to było tak, że no, nie wszyscy byli przekonani, trudno było zresztą tak szybki bieg wypadków sobie wyobrazić, że to załamanie NRD będzie tak szybkie, więc stawiano na ten kierunek, że coś uda się uzyskać więcej od władz narodowskich. I rzeczywiście no, w tym kierunku to wówczas Berlin Wschodni był na wiele, wiele rzeczy otwarty, na wiele rzeczy by się zgodził. Szybka decyzja o zjednoczeniu właściwie takim bezwarunkowym wiele rzeczy ucięła. Ale jednak, tak jak pan doktor wspomniał, rzeczywiście, drodzy państwo, pewne uwarunkowania, pewne rozwiązania i prawne, i jeśli instytucjonalne, zostały na szczęście z tego okresu nartowskiego przez rząd Republiki Federalnej przejęte. Rzadki wypadek naprawdę, ale tu można wskazać choćby serbski instytut, jedyna taka placówka naukowa, zmienił nazwę, bo wcześniej to był Instytut za Serbski Ludospyt, czyli Instytut Serbskiej Ludowiedy, ale właściwie to była ciągłość, funkcjonuje do tej pory. Utrzymano większość instytucji kulturalnych. Domowina, czy to dobrze, czy źle, trudno to oceniać, też te swoje struktury jednak zachowała. Zachowano także inne instytucje kultury i przede wszystkim zasadę dwujęzyczności na Łużycach. Trwało to trochę, ale i w konstytucji Saksonii, Wolnego Państwa Saksonii, i w konstytucji Brandenburgii są rozbudowane i też zmieniane, i to zmieniane na korzyść ustawy, które i ten serbski sydleński Rum, czyli ten okręg, gdzie te prawa ludzie, którzy przyznają się do tego języka i do tej narodowości mają, jest jasno określony, i prawa i państwa związkowego, i obywateli w tym względzie są zdefiniowane. To już jest może na inny jakąś okazję dyskusja. Kwestią jest właśnie, jak to wprowadzać w życie, jak to w pełni wykorzystywać. Jaki to był okres? No niestety, drodzy państwo, zmniejszenia liczby posługujących się językiem nie udało się zatrzymać. Wbrew tym optymistycznym twierdzeniom nawet polskich serbofilów, że ach, to nastąpi reserbizacja całych Łużyc, nie. Szczególnie tragiczna sytuacja jest w tym regionie zamieszkałym przez ewangelików. Bo o ile ta enklawa kiedyś no, dosyć wątła i nieliczna, licząca w XVI wieku około 13 tysięcy dusz, teraz około 15, te Łużyce katolickie do tej pory są rzeczywiście językową taką wyspą, to wszędzie gdzie indziej, owszem, mamy dwujęzyczne nazwy, jest pewna świadomość wśród tych ludzi, ale znajomości języka już nie ma. Jak to dalej pójdzie, no trudno oceniać, no niemniej moim zdaniem ten okres naprawdę, no, w dziejach tego narodu był stosunkowo krótki, ale z różnych przyczyn nie dość, że wart zbadania, ale także no, skutkujący do dzisiaj. Także no, ja tyle mam nadzieję. Dziękuję państwu bardzo. Chciałem, teraz rozumiem, otwieramy część pytań i tutaj korzystając z tego przywileju prowadzącego, od razu chciałem zadać jedno pytanie. Otóż tutaj pan doktor wspominał o licznych inicjatywach sorabofilskich, przede wszystkim w Polsce po 1945 roku. Mówimy tu o inicjatywach legalnych, tak, trzymających się no, tego, co możliwe, ale także w Czechach. Jedna z takich inicjatyw, co podkreślał w swoich wypowiedziach nieżyjący już lider tej inicjatywy, Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc Proróż, Alojzy Stanisław Matyjak. Z jego inicjatywy wydobyto z polskich obozów jenieckich kilkudziesięciu działaczy
wszystkich, którzy byli w Wehrmachcie, no zostali po prostu powołani do wojska i wyciągnięto ich przed czasem, można powiedzieć, z tych obozów i przetransportowano na Łużyce. Pierwsza taka partia to była 20-21 osób w 1947 roku. I teraz no, Batyniak, kiedy żył, podkreślał to bardzo mocno jako istotny wkład Polski w, można powiedzieć, odnowę narodu łużyckiego. Chciałbym, no, naturalną kolejną rzeczy nie mógł być obiektywny, prawda? No, sam to robił. Chciałbym tutaj pana ocenę, jak realna była to pomoc. Jeśli chodzi o tą kwestię jeńców, to znowu mamy pewną taką sytuację, że trzeba trochę wrócić wstecz. Po I wojnie światowej to była podobna sytuacja. Działacze serbo-łużyccy, którzy wówczas też starali się o jakąś formę emancypacji, za jeden z głównych punktów tego swojego programu, Bryl, Arnoszt Bart, stawiali wcześniejsze zwolnienie tych jeńców narodowości serbo-łużyckiej. Wówczas to się nie udało. Krótko mówiąc, w wielu wypadkach dlatego, że sami ci jeńcy tego nie chcieli, no ale to już jest inna kwestia. Jeśli chodzi o tą akcję, rzeczywiście była to akcja bardzo szeroko zakrojona, jeśli chodzi o te organizacje zajmujące się Łużycami. To nie tylko Matyniak i Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc. Oni obsyłali rzeczywiście tymi listami, które otrzymywali z Łużyc, wszelkie możliwe instytucje, ale główny jednak, ja bym tutaj stwierdził, nacisk i główną zasługą zwolnienia to jednak był Polski Związek Zachodni. Anton Nauka, który był szefem tego referatu, no i Wojciech Kuczka, to taka postać może już zapomniana, ale wspaniały antropolog, archeolog. Uczeń Kostrzewskiego. Tak, jeden z współodkrywców polskich Pompeji, prawda? I zresztą przed wojną już dostał za to Złoty Krzyż Zasługi. Także to było działanie, także Polski Związek, Komitet Słowiański tutaj przyłożył swoją rękę. Rzeczywiście udało się i to jest ewidentny sukces, bo na przykład z obozów czeskich to jakoś to tam nie wyszło, mimo że tam ten ruch stosunkowo był chyba może nawet silniejszy niż w Polsce. Wydobyć tych ludzi. Ja śledziłem listy tych nazwisk i te adnotacje robione przez Kuczkę, który tam jeździł, przewoził ich później na rekonwalescencję do Wrocławia, później ich jakoś tam uświadamiał narodowo. No, bardzo liberalnie, tak może powiedzmy, podchodzono do kwestii ich serbo-łużyckości. Jeżeli były jakieś struktury na Łużycach, które wskazywały, że warto by tego człowieka zwolnić, mimo że nie znał języka, nie ten, starano się, żeby to zrobić. Był to ewidentny sukces. No, moim zdaniem to, jeśli tak na wadze tego, co się udało, co się nie udało temu polskiemu ruchowi pro-łużyckiemu w okresie zaraz powojennym, no to zwolnienie tych, wydaje się, że to niezbyt wiele, no, ale mimo wszystko oni wcześniej puścili te kopalnie i wyjechali do domu, to był sukces ewidentny. Proszę o pytania. Może też być z jakichś innych obszarów. Szynko, tak? Tak. Kilka lat temu... Troszkę głośniej. Kilka lat temu była słynna sprawa dotycząca, nie pamiętam niestety nazwy miejscowości, zamknięcia jakiegoś łużyckiego liceum. Uścicy, tak. I to bym po prostu chciał, żeby o tym pan coś powiedział. Tak, to... Kiedy to było i gdzie to było, żebyśmy odrobili lekcję po prostu. Tak, ja wspomniałem tutaj, drodzy Państwo, o tej wiosce Chruścicy, Krosnic. Specyficzna miejscowość w środku tych Łużyc katolickich, ważna dla Polaków, choćby z tego względu, że w żadnym innym miejscu, na żadnym innym polskim pobojowisku w tak niewielkiej odległości nie stoją między sobą dwa pomniki. Jeden wzniesiony przez Serbo-Łużycza w 1964 roku, drugi bodajże w 1983. To już z polskiej inicjatywy, ale wybudowany przez domowinę rząd niemiecki, zresztą projekt to też był architekta drezdeńskiego. A to dodasz, że trójjęzyczny, więc tym bardziej oryginalny. Tak, oczywiście. Ale tutaj wracając do ten, więc wieś specyficzna.
Mówiłem też, wspomniałem o tym właśnie o tym szkolnictwie. No to, te szkoły kategorii A, czyli gdzie większość tych lekcji odbywa się po łużycku, to nie są tylko takie, no tak jak u nas, no szkoły. No zamyka się na szkoły, bo po prostu dzieci brakuje, no prawda? Tam likwidacja takiej szkoły to jest jednocześnie uderzenie w taką tkankę narodową, można powiedzieć, bo ta szkoła nie tylko uczy, ale jest takim ośrodkiem i narodowym, i jakimś tam kulturalnym, no sposób naturalny. No, na wsi, tak, na wsi tak to wygląda, no, inicjatywy, chóry, nie chóry, no to wszystko się tam w szkołach robi. I kiedy postanowiono o tym, że... Aha, jeszcze, może, przepraszam za dygresję. W Niemczech przyjęto po zjednoczeniu w Niemczech Wschodnich taką strukturę, jeśli chodzi o szkoły, jak w Polsce. Czyli to gimnazjum, o którym Pan wspomniał, to jest odpowiednik tej, no u nas to się teraz zmieniło, ale to był... Nie, to był odpowiednik, zaraz, do tego, wyższa szula, tak, to był odpowiednik gimnazjum. To była ta szkoła, nie ta 1-6, tylko ta wyższa. Wykorzystano wówczas przepis prawny, który mówił o określonej liczbie dzieci. Jeżeli nie będzie takiego naboru, no to trzeba to zlikwidować. Wywołało to olbrzymi i bezprecedensowy po wojnie protest, bo jak to z pewną taką emfazą i przesadą, bo my w Polsce to powstania nam się kojarzą z czymś innym, morzem krwi, prawda, i dniami krwi i chwały. Tam to określono takim stwierdzeniem, że takim terminem, że to był chrześcijanzbierz, czyli powstanie chrześcijańskie. No, trochę źle trafili, bo w 1997 roku były inne wydarzenia, które to znacznie bardziej przytłumiły. Przepraszam, 2001, no wiadomo, co się wówczas stało, więc jakoś to się wszystko rozmyło. Koniec końców władze administracyjne powiatu Kamieńc doprowadziły do likwidacji tej szkoły. Tej szkoły do tej pory no to nie ma. No. Ja pamiętam w tym czasie, ja bywałem tam wówczas i no, pomny tych polskich doświadczeń i tego, co się u nas dzieje, pytałem tych Serbo-Łużyczan, no dobra, no nie chcą tej szkoły, te władze, dlaczego nie zorganizujecie sobie szkoły społecznej? W Polsce tak, tam gdzie ludzie protestowali, to po prostu się zbierali i tak. No, twierdzili, że to nie jest takie proste, tamte finansowanie w przeciwieństwie do Polski to po 5 latach ze strony Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Szkolnictwa można otrzymać i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony, jak sobie popatrzyłem na tą wieś, na te samochody, no myślę, no ale to jest też taka dygresja. No tak to wyglądało, no tej szkoły nie ma. Jest tam tylko szkoła podstawowa, czyli to znaczy ta, w tym naszym poprzednim jakimś tam ujęciu, czyli jest tam w Chrościcach szkoła 1-6. No tak, szkoła i ten, tej już niestety nie ma. Choć budynek jest zagospodarowany na cele narodowe i wiele rzeczy tam się dzieje, ale to już jest strata taka bezpowrotna. Zresztą wówczas trzeba powiedzieć, że były takie dosyć mocno zaawansowane także plany dalszego ograniczania tych szkół średnich, bo docelowo były takie pomysły w Kamieńcu, ale nie tylko, żeby stworzyć taką jedną centralną średnią szkołę serbo-łużycką, czyli ten odpowiednik naszego gimnazjum w Ralbicach, i żeby zwozić te dzieci z tego okręgu do ten. No na szczęście to się nie udało póki co. Tytułem do powiedzenia tylko powiem, że w 2001 roku, jak była ta inicjatywa, to Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot, które mam tutaj zaszczyt reprezentować, zorganizowało protesty. I te protesty zostały udokumentowane przez prasę i środki masowego przekazu. Jeden protest odbył się w Szczecinie, drugi protest odbył się pod ambasadą niemieckiej, ambasadą Niemiec w Warszawie. Tak? Także są one udokumentowane. Nawet tak. Dysponuje zdjęciami, jakby ktoś tam... Były także ankiety w internecie krążyły, to też tak. Nasze stowarzyszenie także się w to włączyło. Obsyłane były urzędy niemieckie.
Myśmy także jako Stowarzyszenie Pluralizacja wysłali taki list protestacyjny. Otrzymaliśmy bardzo uprzejmą i nic nieznaczącą odpowiedź od jakiegoś urzędnika z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tak, tak, tak. Myśmy też wysłali list i też otrzymaliśmy bardzo uprzejmą odpowiedź, z której nic nie wynika. Tak, tak. To jest standard, można powiedzieć, dobrze zorganizowanych biurokracji. Tak. Proszę o następne pytania. Proszę bardzo, pan. Tak. Czy można, bo troszeczkę to z wcześniejszego okresu, czy zetknąć z jakimiś historycznymi mapami autentycznymi z tego obszaru, na których byłyby pokazywane słowiańskie, znaczy łużyckie nazwy, jakieś zaznaczone tego spraw, takie dane z okresu wcześniejszego niż XIX wiek. Ja przyznam się szczerze, że akurat tymi okresami za bardzo się zajmuję, ale pierwsze mapy Łużyc i Śląska to chyba wiek XVI. W tym czasie większość tych nazw na tyle znaczących, żeby je, bo nie wszystkie oczywiście tam się znajdowały, te mapy nie były zbyt dokładne, w większości były w brzmieniu niemieckim, ale nie do końca, bo na przykład miasto Budziszyn, obecnie Bautzen, do XIX wieku to była Budissa. Proszę wybaczyć, dokładnie panu nie odpowiem, ale jeśli za pośrednictwem pana doktora, ja parę takich rzeczy gdzieś tam powinienem w domu mieć i przy jakiejś okazji może w ten sposób tym, co ja posiadam, chętnie się z panem podzielę. Czy jakieś pytania jeszcze? Tak, proszę. Czy mógłby pan coś powiedzieć? Troszkę głośniej prosimy. Czy mógłby pan coś powiedzieć więcej na temat tego, jakie skutki dla środowiska naturalnego miała budowa tego kompleksu Czarna Bomba? Proszę pana, to tak. Wspomniałem o tej wymianie ludności, prawda? No, w czasie NRD mówiłem o tym miasteczku Hoyerswerda, Wojerece, po polsku Wojerowice. W 1966 roku 47 tysięcy, ale u schyłku NRD to tam było około 70 tysięcy. Powstało nawet takie tak zwane nowe miasto, Neustadt. Ludzie tam po prostu przyjeżdżali do pracy, tak jak kiedyś przyjeżdżali do Krakowa z tych pod krakowskich wsi. I więc zmiana w tym względzie nastąpiła diametralna. Jak to wygląda, jeśli pan by kiedyś jechał gdzieś do Niemiec, zachęcam, żeby zjechać. Są tam wieże widokowe, ale to widać z bardzo daleka. Jest to po prostu pustynia. Ten obszar po tych wioskach to jest po prostu albo takie, nie wiem, kto z państwa, na pewno część z panów było w wojsku, widziała jakiś, jak wygląda pas taktyczny na poligonie, że tam praktycznie nic nie rośnie. Tak to mniej więcej wygląda. Rekultywuje się to. Efektem tego jest to, że niedługo ten rejon Łużyc to stanie się jeziorem wielkich, jest obszarem wielkich jezior. Gdyż po prostu zagospodarowuje się to w ten sposób, że po prostu te jamy się zalewa. Efekt taki jest, że bo to ta dyskusja teraz tam wróciła w rejonie, bo to nie jest jedynie ta czarna studnia, ale też powstała jeszcze wcześniej, choćby w takiej miejscowości blisko naszej granicy Jantrzojce. Miejscowości też takie kombinaty energetyczne. Do kilometra poziom wód gruntowych obniżał się tam zazwyczaj około 10-15 metrów. Co to znaczy? Rolnictwa tam nie ma zresztą lasów. Widok, jeśli się tam pojedzie, bo ta czarna bomba dalej funkcjonuje. Jest po prostu taki jak z filmów katastroficznych albo z jakichś filmów o Marsie. No,
Coś potwornego. Kontrast do nazwy, bo Łużyce to znaczyło coś mokrego. No tak, jest takie właśnie taka teoria, tak, że to właśnie od Łęgów, od... No, zresztą, jeśli chodzi o Łużyce, jak już tak daleko sięgamy, no to Łużyce to właściwie VII wiek, no to tam ci zapisani przez Fredegara Lużyczani, to ci na tych dolnych Łużycach właśnie, więc można twierdzić, że ci mokrzy, a ci tu bliżej mojego pola i górnego i dolnego Śląska, ci górno-Łużyczanie, to wtedy byli Milczani, to było Milsk, no, ale to tak na marginesie. Proszę bardzo. A gdzie przesiedlano tą ludność wysiedlaną, czy specjalnie ją gdzieś rozpraszało wśród Niemców? Czy... proszę pana, to tak, w czasach NRD nikt się nie przejmował tym, żeby zachowywać jakieś wspólnoty lokalne, a wręcz przeciwnie. Zarówno wszystkie reżimy tego okresu, czy Ulbrichta, czy Honeckera, raczej prowadziły taką politykę, żeby rozbijać te stare wspólnoty. Dlatego no, część z państwa może na pewno w latach 70., 80. bywała w NRD. Co było tam charakterystyczne? Zapuszczone, zarośnięte centra, te historyczne miast poza jedną czy tam dwoma ulicami i gdzieś na obrzeżach budowane nowe bloki. Dlaczego? Bo tam starano się tworzyć nowego człowieka, wykorzenionego z tego swojego dotychczasowego środowiska. Nikt się tym nie przejmował. Ci ludzie dostawali, owszem, dostawali do miejsca, no bo wiadomo, to jakieś, ale zazwyczaj w blokach. Mówiono im, no co się będziesz tam na wsi męczył i tego, tutaj masz ciepłą wodę, kaloryfery i tak. Oczywiście nikt się nie zastanawiał nad tym, żeby te społeczności w jakiś tam sposób przenosić, tylko no, gdzie było miejsce, tam ci ludzie trafiali. Po 90 roku to się zmieniło, była taka akcja, tak, właściwie taka afera, no wtedy można powiedzieć, z taką wsią Rogą, przy niedaleko polskiej granicy, która właśnie też miała być pochłonięta przez tą kopalnię odkrywkową. Tamtejsza wspólnota, co ciekawe, której było wielu przesiedleńców z Polski i ten, nagle no, nie uznali, że może ta domowina im pomoże i zaczęli się przyznawać do tej regionalności, no bo może nie do narodu, bo tam mało ktoś wtedy po łużycku mówił. Ostatecznie tą wieś zniszczono, ale wyglądało to całkiem inaczej. Stworzono nową wieś, nowy Rogow i wszyscy, którzy chcieli, otrzymali domy w tej samej miejscowości. No, w czasach NRD nikt się tym nie przejmował, podobnie jak w Polsce. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja jedną ciekawostkę i pytanie. Ciekawostka taka, że lat temu kilka w pobliskim kinie Luna oglądałem film, który polecam. Niemiecki film pod tytułem Weź życie w swoje ręce. Jakieś łużyckie klimaty tam, jak się jest uważnym, na tym filmie się dostrzeże. No prawie jest to film o niemalże jakiś szamański, dziwny bardzo, ale bardzo polecam. Niemiecki film, widziałem to. A druga sprawa, chciałbym, żeby pan był łaskawy i powiedział, jak to wygląda teraz. Co jest najbardziej żywe? Jakieś, nie wiem, łużyckie kapele, czy ten coroczny, wielkanocny na koniach przemysł, co tam, no i na koniec, no pewnie nas wszystkich interesuje tutaj jakieś koincydencje, dzisiejsze Łużyce, a stare prasłowiańskie, słowiańskie pogaństwo. No więc tak, jeśli chodzi o tą sytuację obecną, no dzieje się naprawdę wiele, choć w tym natłoku informacyjnym, w którym żyjemy, przebić się z tymi wydarzeniami jest trudno. Nie tylko adresów na Facebooku nam pan poda, to nie, będziemy tak, to robić. Tam, myślę, jeżeli wejdziecie panowie choćby na stronę domowiny, to te wszystkie, czy serbskiej kulturnej informacji, te wszystkie wydarzenia będą tam jakoś tam odnotowane. Te procesje to jest też ewenement, bo no w tym roku po raz
chyba po raz pierwszy się to nie odbyło, nie licząc chyba tam 1945 roku, z przyczyn wiadomych. Ale z roku na rok liczba tych uczestników wzrasta. Choć nie jest to tania rzecz, bo tam koni już nikt nie trzyma. Konie ściągają z Polski, z Czech, wypożyczają za ciężkie pieniądze, no i jadą. Interesują pana po ten ruch muzyczny. No tutaj trafił mnie pan w tego mojego konika. To jest takie falowanie i spadanie. No, był taki okres na początku tego wieku, że było kilka bardzo fajnych kapel. Awful Noise, Daisy Dogs. Daisy Dogs sporadycznie grają dalej. W tej chwili jest tam może w trochę innym tam kierunku, w innym gatunku też kilka zespołów, które występują. Tylko tak, drodzy Państwo, dzisiaj trochę to inaczej wygląda. Bo wygląda to wszystko tak, jak w każdym normalnym kraju, czyli na takich zasadach komercyjnych. To nie tak jak w Polsce czy w NRD lat 80., że się miało legitymację, że jest się literatem. I nawet jak się nic nie napisało przez 10 lat, to i tak można było przeżyć w jakimś domu twórczości czy coś i to się... Trudno sprzedać tą produkcję w języku łużyckim dla społeczności, która liczy tam 12 tysięcy. Prawda? Więc no, ci ludzie muszą żyć z czegoś innego. Niemniej kilka takich ciekawych, moim zdaniem, bo każda ta inicjatywa jest dobra, zespołów jest i... Warto jakoś tam pamiętać. No, nie zawsze mieszkają na Łużycach, na przykład Berlińska Droga to jest taki fajny punk rockowy duet. Mieszkają w Berlinie, no, ale parę razy byli w Opolu, naprawdę grają fajną muzę. Czorta Kruszwa no, w tej chwili tam zamilkła, ale to też taki serbo-łużycko-niemiecki ciekawy zespół, także trochę tego jest. Jeśli chodzi o te interesująca pana te jakieś konotacje właśnie staroobrzędowe, jakby to określić. Ostatnio pojawiła się inicjatywa, na którą zwrócił mi uwagę pan doktor. Jak się okazało, jej inicjatorem jest mój kolega. Także tutaj to w tym względzie... Będziesz z Heinem, tak? Czyli wendyjskie pogaństwo. Wendyjskie pogaństwo. To taki Niemiec, co ciekawe, nie z Łużyc i Czech z Pragi. Tu akurat jakieś te konotacje są dosyć zrozumiałe. Zresztą może go Państwo znacie, zdeszyfrujemy go, to jest Richard Big. Ostatni praski absolwent i ostatni facet, który zrobił doktorat z arabistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze, pracuje teraz w Budziszynie. Jest kilka fajnych grup rekonstrukcyjnych i to ciekawe na Dolnych Łużycach. W Desznie, Dizen, taka wioska, też bardzo zasłużona na Dolnych Łużycach. Skansen. Tak, tak. I tam co roku odbywają się takie bardzo fajne imprezy właśnie nawiązujące do tego okresu pogańskiego. No, tyle wiem na ten temat. Deszno jest tą miejscowością, w której bardzo długo pracował wybitny slawista i onomasta dolnoużycki Bogumił Świela. Znajduje się tam notabene jego pomnik. Jak tutaj ktoś z Państwa jest zawodowo związany z filologią, to podejrzewam, że nazwisko Bogumiła Świeli jest jakoś tam może rozpoznawalne dla części Państwa. Jeszcze jedno pytanie, tak? I będziemy już kończyć. Proszę. Nie wiem, czy pan zna taką pisarkę polską, która się zajmuje tylko i wyłącznie serbo-łużycką tematyką. Mieszka ta pani w Bogatyni. Pani Halina Barań. Bogatynia to jest część Łużyc znajdująca się na terenie Polski. Podejmuje temat pisarzy, poetów, innych twórców kultury serbo-łużyckiej. Między innymi pisała o kocurze, odnalazła prababkę, prawnuczkę kocura, która mieszka w Ameryce. A kocur to ten, który hymn łużycki tak stworzył. No i wiele innych takich godnych zapamiętania utworów. To jest twórcą poważnej muzyki łużyckiej, serbskiej. Tak, no. Halina Barań. Ona miała wypady, miała bardzo często wjeżdżała z profesorem z Uniwersytetu Wrocławskiego Mazurskim.
a Mazurski bardzo dobrze znał język serbski, nawet poprawiał tych miejscowych Serbów, dlatego że oni już mieszali język serbski z językiem niemieckim, także oni troszkę poprawiali i uczył tego języka. Jeszcze raz nazwę tej miejscowości od szkoły Ho. Chruścice. Napiszę ci to spokojnie. Jeżeli ten to szybciej po niemiecku Kroswic. W internecie może Kroswic wyskoczyć lepiej przez C. Tak, no oczywiście no, to pani Barań rzeczywiście popełniła takie fabularyzowane powieści biograficzne właśnie wspomnianego Kocora. No Kocor to postać sama w sobie godna uwagi. No ja tutaj, ponieważ każdy swój ogon chwali, chciałem powiedzieć, że taką muzykologiczną jego biografię napisał i wydaliśmy w naszym stowarzyszeniu pan Kościów, taki muzykolog, który od lat 60. zajmuje się muzyką łużycką. I on także tej postaci poświęcił jedną ze swoich książeczek. Bogatynia, tak, to wiadomo, to no, ta świadomość tego, że to jest część tych gornych Murzyc, tam wśród sporej części, bo znam trochę to środowisko, tych mieszkańców, obecnych mieszkańców funkcjonuje, także no, książki pani Barań, ale też inne inicjatywy jakoś zawsze tam się spotykały z dosyć sporym odzewem. Także ze wsparciem i domowiny, i tych środowisk artystycznych i naukowych z Budziszyna. Tak, ja bardzo dziękuję tutaj naszemu prelegentowi za udział. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do tematu łużyckiego z pewnością będziemy wracać. Zapraszam Państwa do śledzenia informacji na naszej stronie. Myśmy się już odmrozili jako stowarzyszenie po koronawirusie i w przyszłym miesiącu spotkanie na pewno będzie. Ci z Państwa, którzy nie są na liście mailingowej, proszę zaglądać na stronę, zaglądać na Facebooka. Informacja na pewno będzie. Dziękuję Państwu.